do. So why do we do this dance? Are we moving too slow? 'Cause you need reassurance. Don't conflate issues. Why you always jump to? Dzień dobry, dzień dobry w nowym Daily Vlogu. Dzisiaj na sam początek polecajka, jeśli chodzi o książkę. Stanley Tucci. Pewnie większość z was zna tego pana, zna tego aktora i kojarzy go na przykład z filmem Diabeł ubiera Pradę. Tak. Słuchajcie, Stanley Tucci wydał swoją książkę, która jest po prostu niesamowita. Jeśli lubicie jeść, jeśli lubicie różne potrawy i wszystko, co tak naprawdę się z tym wiąże, to polecam wam tę książkę. Bo tutaj, oprócz historii, którą zdradza nam Stanley, swojej własnej historii życia i tak naprawdę tego, jak jego życie krąży gdzieś wokół tego jedzenia, wiedząc o tym, że z pochodzenia Stanley Tucci jest przecież Włochem, to dodatkowo w tej książce przeplata różne przepisy. Proste, ciekawe przepisy na kuchnię włoską i nie tylko. Więc bardzo wam polecam. To jest lekka i przyjemna książka, którą fantastycznie się czyta. W sam raz na weekendowe, może wakacyjne weekendy, o tak, lub w wolnej chwili do kawki z samego rana. Wspaniała pozycja. A przy okazji pokażę wam książkę, która leci ze mną do Włoch, czyli właśnie Laura Baldini, Marzenie o pięknie, jak Estée Lauder zbudowała imperium i stała się legendą. Ja co prawda znam trochę już historię pani Lauder, natomiast z przyjemnością przeczytam tę książkę, bo podobno też jest tutaj niesamowita historia, którą warto znać. A wy wiecie, że ja lubię markę Estée Lauder, kosmetyki tej marki, no więc leci ze mną na wakacje, jak przeczytam, dam wam znać, czy rzeczywiście warto. No niestety, dzisiaj od rana dużo stresu, bo pipeta idzie na czyszczenie ząbków. I pewnie też będzie miała jakieś usuwane, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Ale nie uwierzycie, po prostu od rana nerw, krzyki, uciekanie po całym domu, no. Zobaczymy jak to będzie wieczorem, idziemy do doktora. A później wieczorem trzeba będzie pipetkę odebrać. No dobrze, pipeta oddana do weterynarza. Muszę wam przyznać, że mam stresa. Mam naprawdę dużego stresa, bo no nie ukrywam, że pipeta to jest takie moje małe dzieciątko, takie kochane, kochane. I wiem, jak ona bardzo to przeżywa. Już nie wspominając o tym, że od rana nie dostała jedzenia i po prostu chodziła nam tutaj po całym domu, jęczała, bo była głodna. I w momencie, kiedy przyniosłam transporter, to od razu, słuchajcie, bieganie było po całym domu i łapanie kota. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i gładko. Oczy oczywiście kota ogromne. Po południu będę po nią jechała. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może będzie miała usuniętych tylko kilka ząbków. Niestety przy kotach, które są już takie wiekowe, no jak pipeta, która ma 14 lat, bardzo często w momencie, kiedy usuwany jest kamień, czyszczone są te zęby, też dochodzi do tak zwanej ekstrakcji zębów, tych z tyłu, gdzieś tam tych starszych zębów u kota. My już raz mieliśmy takie przeżycie, bo musieliśmy usunąć 5 zębów u Pipo. I wiemy, z czym to się wiąże. Zresztą Pipo to swoje czyszczenie zębów i usuwanie tych zębów przeszedł bardzo źle, bardzo źle. Po powrocie do domu to po prostu była jedna wielka przylepa. Nigdy kot czegoś takiego nie robił, więc przez kilka godzin musiałam z nim leżeć, głaskać go i wszystko było dobrze. Później musiał się nauczyć jeść bez tych tylnych zębów. Na szczęście jemu poszło to sprawnie. Zobaczymy, jak to będzie u pipety. Mam nadzieję, że się na tym zakończy, że dzisiaj będzie tylko to czyszczenie i usunięcie tam tych kilku zębów i koniec. No bo zbliża się nasz wyjazd do Włoch i nie planuję żadnej rozrywki z tym związanej, także trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. Ja przyciągam pozytywne fluidy
i wiem, że będzie dobrze. A Pipeta będzie miała czyste i zdrowe ząbki. Wracając do domu, wpadłam jeszcze na chwilę do Kauflanda i zrobiłam szybkie zakupy, także zapraszam na food hall. Dawno czegoś takiego nie było. Mortadella bardzo, bardzo dobra. Dostaniecie właśnie w Kauflandzie. Mamy tutaj zapas. Massimo uwielbia i poleca. Cytryny, truskawki, cebula, jeżyny, proszę bardzo, moje ulubione mleko kokosowe barista, cukier trzcinowy, woda, ulubiony majonez, żeby nie było, mamy tutaj nawet kapary, szczypiorek, koperek, sól i jeszcze żółta fasolka, którą uwielbiam, dzisiaj będę ją myć, kroić i też trochę zamrażać. When you know that I do, you're so scared of real love, 'cause you've been... Moje panie domu, pytanie, jak czyścicie kratki, właśnie takie, do okapu? Pamiętacie, jak pokazywałam wam środek do czyszczenia patelni? To jest tak genialny preparat. Ja właśnie czyszczę sobie kratkę. Zobaczcie, zobaczcie tam. Widzicie to? Na razie zrobiłam tylko jedną część. O, zobaczcie, jak tutaj wszystko ładnie schodzi. Patrzcie, ile tam jest brudu. A robię to, no, często, że tak powiem. I tyle się po prostu tego zbiera. Ale wystarczy tylko spryskać tą pianką i wszystko pięknie schodzi. Dla przypomnienia, bo pewnie będziecie pytać, to jest właśnie ten preparat. To nie jest żadna reklama sponsorowana, sama kupuję. Kupują też wszyscy z mojego polecenia i są zachwyceni. Koniecznie musicie to wypróbować, bo bez tego nie ma sprzątania w domu. Patrzcie, jakie piękne w tym roku pierwsze grzyby świeże, maślaki, które uzbierała moja siostra. Już wyczyszczone, umyte i zaraz będziemy z nich robić piękny, smaczny sos grzybowy. My już w domku, wszystko dobrze, Pipeta właśnie odpoczywa, pomału wybudza się z narkozy, także wszystko jest w porządku, obyło się bez usuwania ząbków, ząbki czyste, wspaniale. Teraz czas na relaks. A dzisiaj na podsumowanie tego dnia. Salut. I czyste ząbki Pipety. Kochanie, co robisz dzisiaj? Pasta con zucca. Makaron z dynią. A nie mówiłam, że będę konsumować, zużywać zapasy w lodówce. I właśnie dzisiaj Max przygotowuje makaron z dynią. Proszę bardzo. Smacznego. Jest już gotowa. Pasta tak. E zucca. Smacznego. Bel piatto questo. Smacznego. Dziękuję. Wieczorna pielęgnacja, czas start. Ja już wykonałam sobie pierwsze kroki w demakijażu. Właśnie tonizuję moją skórę i pomyślałam, że chwilę do was pogadam. Ponieważ ostatnio na moim Instagramie pojawił się temat związany z retinolem. I tam też wspomniałam, że obawiam się troszeczkę więcej, troszeczkę dłużej na ten temat właśnie na moim kanale. I myślę, że ta pielęgnacja wieczorna troszkę się z tym retinolem dzisiaj łączy, więc no, pogadam chwilę do was i powiem, co myślę na temat restrykcji, tych restrykcji, które weszły, które są związane właśnie z retinolem, z pochodnymi, z zastosowaniem stężeń, pewnych stężeń retinolu w kosmetykach. To jest całkiem ciekawy temat. A przy okazji będę sobie tutaj wykonywać z wami mój demakijaż, moją wieczorną pielęgnację. Tak. Dobra, lecimy. Kto jest w temacie, ten wie, że chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o pewne formy retinolu. Stosowanie retinolu w wysokich stężeniach w kosmetykach, typu na przykład serum czy krem do twarzy i zmniejszenie tych stężeń do
minimalnego aktywnego stężenia, może tak. Kiedy ja dowiedziałam się o tym, że wejdą takie właśnie zmiany, pomyślałam sobie, trochę szkoda. Ale z drugiej strony, tak myśląc jako kosmetolog, jako osoba, która ma doświadczenie trochę z pracy nad ludzką skórą, no powiem, że trochę. Jako osoba, która stosuje retinol, ale oczywiście nie w tych najwyższych stężeniach, ponieważ nie mogę takich stężeń stosować ze względu na wrażliwość mojej skóry. Później zaczęłam sobie nad tym, w tej kwestii tak rozmyślać i mówię, w sumie to całkiem dobrze, że wejdą takie zmiany. I przede wszystkim dobrze, że zmniejszy się to stężenie retinolu w kosmetykach. Dlaczego? Pierwsza sprawa jest taka, mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę retinol czy pochodne są aktywne już w niskim stężeniu, takim no, fajnym stężeniu, tak? Które spokojnie możemy stosować na naszą skórę, od którego bardzo często mówi się, że powinniśmy tak naprawdę zaczynać przygodę z retinolem. I mało osób zdaje sobie z tego sprawę, tak? Że wcale tak naprawdę nie trzeba używać aż tak wysokich stężeń retinolu, które bardzo często pojawiają się w różnych kosmetykach do pielęgnacji domowej, bo już ten retinol w niższym stężeniu będzie fajnie aktywnie działał. No ale oczywiście my konsumenci jesteśmy takimi osobami, żebyśmy chcieli, żeby te stężenia były bardzo wysokie, bo nam się wydaje, że przez to też one będą aktywnie działały. To jest trochę tak jak z witaminą C. Na pewno pamiętacie, był taki czas, kiedy bardzo dużo mówiło się o kwasie askorbinowym i im wyższe stężenie tego kwasu askorbinowego, tym silniejsze działanie i tak dalej. No ale potem zaczęły się pojawiać różne inne formy kwasu askorbinowego, witaminy C. I tak naprawdę dzisiaj wiemy, że na przykład tetraizoparmitynian askorbylu, forma olejowa, już w niskich stężeniach bardzo fajnie aktywnie działa. No i konsumenci zaczęli się pomału przekonywać. Może taka zmiana też trochę wpłynie na tych naszych konsumentów i to nasze myślenie, że wcale nie musi być tak wysokie stężenie, żeby było aktywne działanie. Druga sprawa jest związana z tym, co się dzieje w momencie, kiedy stosujemy wysokie stężenia retinolu. Kto miał okazję przetestować, ten wie. Bardzo często mówi się o tym budowaniu tolerancji i tak dalej. No ale prawda jest taka, że skóra może bardzo różnie zareagować na retinol. U niektórych będzie lepiej, u niektórych będzie niestety gorzej. I bardzo często jest też tak, i to widać między innymi w pracy kosmetologa, po tym jak ludzie przychodzą, kobiety, najczęściej kobiety, które przychodzą i mówią, opowiadają o tym, co się dzieje z ich skórą i bardzo często też wychodzi, że na przykład pojawia się nadwrażliwość, pieczenie, swędzenie, mocne złuszczanie. Dlaczego? Bo przesadzamy z ilością substancji aktywnych, bo stężenia są bardzo wysokie. I ta skóra no, nie reaguje tak, jak powinna reagować. Mówi się co prawda o tym, że to jest normalna reakcja na retinol i tak dalej. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że nie u wszystkich i nie każdy może stosować bardzo wysokie stężenia retinolu. Więc jeśli zostanie wprowadzone takie zaostrzenie, że w kosmetykach, czyli w produktach do pielęgnacji domowej powinno się używać skuteczne, aktywnie działające stężenie retinolu, które będzie przynosiło efekty i wcale nie będzie najwyższe, to dlaczego nie? Bo dzięki temu ograniczymy między innymi właśnie te skutki uboczne, które mogą się pojawić w przypadku niektórych osób, te działania niepożądane, które mogą się pojawić w przypadku osób, które nie znają się na skórze, tak? Po prostu u tak zwanych amatorów, jak to się mówi, czyli nie osób,
osób profesjonalnych. I teraz jeśli ktoś będzie chciał rzeczywiście korzystać z preparatów z retinolem, które mają wyższe stężenia, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby udać się do specjalisty czy do dermatologa i poprosić na przykład o wypisanie takiego preparatu, albo dowiedzieć się, gdzie z niego skorzystać, albo pójść na zabiegi, które będą się łączyły ze stosowaniem takich wyższych stężeń preparatów. Dzięki temu wyższych stężeń retinolu. Dzięki temu zapobiegniemy temu, że wiele osób będzie miało problemy ze skórą po stosowaniu retinolu, tak? No mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Czyli na początku ja jako konsument, jako osoba, która myślała o tym, żeby stosować wysokie stężenia, aby się okazało zupełnie inaczej, że jest to niemożliwe, pomyślała sobie, nie do końca to będzie dobre rozwiązanie, to teraz jako patrząc na to z dłuższej perspektywy, okiem trochę kosmetologa, osoby, która testuje różne kosmetyki i z tego, jakie ja dostaję czasami od was wiadomości i co ludzie piszą czasami w niektórych miejscach, w forach internetowych, wypowiadają się na temat retinolu i tak dalej, myślę, że to będzie dobry krok. Dobry krok do tego, żeby stosować umiejętnie retinol. Korzystać z niego umiejętnie, tak? Czyli tak, jak się powinno z niego korzystać. A na podsumowanie tego dzisiejszego nieco stresującego dnia, Melisa, żeby mi się dobrze spało. Pipeta jest oczywiście na mnie obrażona, ale jutro jej przejdzie, jak dostanie jedzenia, także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa! You know that you got it.